Dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 17 rozdział, wersety 10 do 13. Uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Jesteśmy w Adwencie, w czasie oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. To jest oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa, na paruzję, na przyjście na końcu czasów, ale też jest to czas, w którym przygotowujemy się do przeżywania świąt. Świąt, które z jednej strony są pamiątką przyjścia Pana Jezusa, a z drugiej strony świąt, w których Pan Jezus przychodzi do nas. Przychodzi do nas na nowo, przychodzi do nas w sposób nowy. I ten czas, w którym się przygotowujemy, to jest czas, kiedy Bóg posyła proroków. Tak jak tutaj jest powiedziane, że Eliasz przyszedł po to, by przygotować drogę Jezusowi, to Jan Chrzciciel przyszedł w mocy i w duchu Eliasza. I to się wydarzyło. Natomiast Żydzi mieli problem w tym, żeby rozpoznać w nim Eliasza. Szczególnie ci, którzy byli uczeni, szczególnie ci, którzy dużo wiedzieli. I myślę sobie, że do nas Pan Bóg też posyła proroków. Pan Bóg stawia na naszej drodze tych, którzy zwiastują nam dobrą nowinę, którzy pokazują nam drogę do Boga. I to jest taki wyraz Bożej troski. Czy jednak potrafimy ich przyjąć? Czy potrafimy rozpoznać tych, którzy pokazują nam Boga? I czy potrafimy im zaufać na tyle, by przyjąć to przesłanie, które do nas mają? Myślę, że w tym czasie takiego już bardzo bliskiego przygotowania do świąt, w czasie, kiedy oczekujemy na to objawienie Boże w nas, potrzebujemy otwartości na proroków, otwartości na tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, a możemy być pewni, że On sam przygotowuje drogę dla siebie w nas, w Tobie, we mnie. Więc prośmy Pana, to by ta droga w nas zajaśniała, byśmy wiedzieli, co mamy robić i w jaki sposób mamy stawać przed Bogiem, aby On rodził się w nas, aby On przychodził do nas i przemieniał nas, nasze życie. Dziękuję.